Bojków i Ostropa to jedyne dzielnice Gliwic, które nie mają nowoczesnej kanalizacji. Ze względu na relatywnie niewielką liczbę mieszkańców, sytuacja w tych częściach miasta jest specyficzna. Próby pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej na budowę zbiorczej sieci kanalizacyjnej, takiej jaka powstała w innych dzielnicach, zakończyły się niepowodzeniem. Dla Bojkowa i Ostropy niemożliwe jest bowiem spełnienie jednego z podstawowych kryteriów, dotyczącego gęstości zaludnienia. Miasto szuka więc innych rozwiązań. Właśnie dlatego prezydent Gliwic oraz urzędnicy spotkali się we wtorek z mieszkańcami tych dwóch dzielnic. Prezydent Zygmunt Frankiewicz wierzy, że wspólnie z mieszkańcami uda się dojść do satysfakcjonujących rozwiązań. Warto przypomnieć, że dostęp do nowoczesnej kanalizacji miejskiej uzyskało już ponad 96% gliwiczan. Było to możliwe dzięki realizacji jednej z największych inwestycji miejskich – kompleksowej modernizacji gospodarki wodno-ściekowej. Zadaniem tym zajęło się przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji, a jego łączny koszt oszacowano na mniej więcej 175 milionów złotych. Z tego ponad 85 milionów miejska spółka pozyskała z Unii Europejskiej. Dodatkowo wcześniej za 73 miliony złotych wybudowała centralną oczyszczalnię ścieków. Na Ostropę i Bojków nie udało się pozyskać unijnego dofinansowania, ale budowa zbiorczej sieci miejskiej kanalizacji nie jest jedynym i może nawet nie najlepszym rozwiązaniem w przypadku tych dzielnic. Mieszka w nich łącznie niespełna 4% gliwiczan, a koszty takiego przedsięwzięcia byłyby nieproporcjonalnie duże. Z wyliczeń wynika, że na budowę kanalizacji w tych dzielnicach trzeba byłoby wydać około 200 milionów złotych. Nawet przy teoretycznym założeniu, że pozyskano by unijne dofinansowanie w wysokości 51%, cena za odbiór ścieków byłaby ogromna. Przy osobnej taryfie za 1 metr sześcienny mieszkańcy Bojkowa płaciliby 104 zł, a mieszkańcy Ostropy 46 zł. Gdyby koszty obciążające mieszkańców tych dwóch dzielnic podzielić pomiędzy wszystkich gliwiczan, to wtedy w całym mieście opłata wzrosłaby o 30%. Dlatego miasto szuka innych rozwiązań. Obecnie rozważane są dwie możliwości. Pierwsza to dopłaty do szamp i oczyszczalni, jednak według Zygmunta Frankiewicza nie jest to dobra droga i trzeba szukać innych rozwiązań. Prezydent przypomina, że w listopadzie 2011 roku gotowy był projekt uchwały dotyczący przyznawania dotacji do budowanych przez mieszkańców przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Nie podobał się on jednak mieszkańcom Ostropy i Bojkowa. Były pewne wątpliwości, dlatego został wycofany z porządku obrad. Obydwie dzielnice leżą w obszarze aglomeracji wodnej, która jest ściśle określona w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Okazało się, że dotowanie oczyszczalni byłoby sprzeczne z tym programem i mogłoby rodzić konsekwencje finansowe dla miasta. Ta sytuacja może się zmienić, a powrót do koncepcji dotowania przydomowych oczyszczalni biologicznych to jedno z proponowanych rozwiązań. Prezydent miasta będzie wnioskował o zmianę obszaru aglomeracji wodnej i wyłączenie z niej Bojkowa i Ostropy. Jeśli ta propozycja zostanie uwzględniona, to ponownie rozważony będzie pomysł dotowania przydomowych oczyszczalni. Inną analizowaną propozycją jest ewentualne dotowanie budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych. Sprawdzana jest też możliwość udzielania przez miasto wsparcia w zakresie ponoszenia części kosztów odbioru ścieków z takich zbiorników. 18 maja Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Łabędach organizuje pierwszy łabędzki ekobieg uliczny. Nauczyciele chcą w ten sposób zachęcić młodzież do zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej, a przy okazji spopularyzować bieganie, promować szkołę i dzielnicę oraz ekologiczną akcję Świadomi Zagrożenia o zapobieganiu pożarom lasu. Miejsce startu i metę wyznaczono przy głównym wejściu do szkoły. Pierwszy bieg na 800 metrów dziewcząt rozpocznie się o godzinie 13. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.zso2.info.